zapraszamy na naszą stronę budowadomusystemgospodarczym.pl. Siemaneczko! Witam w kolejnym wspaniałym dniu. No i słuchajcie, jak widzicie, lecimy z tarasem. Tu już mamy ogarnięte. Teraz lecimy w tą stronę. Tu i tu. Tutaj zaczęliśmy od tego roga. Jak widzicie, jest siatka nieoryginalna z tego względu, że jakby zrobiliśmy pasek pierw tutaj, ten. No i później na górze i na dole. I na górze pasowało nam ruszyć z tej strony, żeby nam tutaj nic się nie pokiełbasiło. No i po prostu podłożyłem sobie kawałek siatki, tak żeby było wiązanie, bo teraz w tą stronę polecimy i będzie cać. Rozumiecie? Słuchajcie, zobaczcie, jest taki temat. To po prostu nakleić sobie taśmę. O. Cyk. I zrobić linię. I zrobić linię. Ze 2 mm od ściany. O. Bo tak to raz, że ubrudzicie blachę, a dwa, będzie takie to poszarpane. A po taśmie, zobaczcie, jest linia, jest bajeczka dla oka. To dobrze wygląda. O. No i dobra, lecimy. O. Jak macie taśmę, to nie ma stresu, że się pobrudzi blacha, to jest raz, a dwa, zaraz zobaczycie, jak się ją oderwie. Dobra, tutaj, żeby pod siatką było. Tu trzeba dołożyć. Ustawiamy fugę. Ładnie wychodzi wszędzie. Tu se przytrzymuje. Przyciskam. Towaru na poślizg. Wygniatam to powietrze spod tej cegły, żeby nie było żadnych wolnych, pustych przestrzeni. Dobra. Ściągamy. Teraz tutaj cyk.
Ściągam na zero. I następna. Słuchajcie, no jak ma być tanio, no to skądś to się bierze, nie? No i dobra, zrywamy tasiemkę. I voila. No i dobra, tą ścianę mamy zrobioną. No i jak widzicie, tasiemka zerwana, jest linia. Także myślę, że warto zawsze sobie przykleić taką taśmę, nie ma później drapania, czyszczenia, no i przede wszystkim wychodzi linia, nie? Także polecam. To samo przy malowaniu, przy naciąganiu, przy wszystkim praktycznie, co robicie. Jak chcecie jakąś linię zachować, to dobrze jest przykleić taką taśmę. No i oczywiście zerwać to, póki to nie zwiąże, nie? Dom, na którym wykonujemy te prace, jest to dom wybudowany z naszego projektu, dom na start z garażem. Jak widać, inwestor zrobił sobie tu kilka zmian, czyli na przykład zrezygnował z wyjścia z sypialni, zrezygnował z drzwi tarasowych na rzecz okna, ale za to dołożył sobie wyjście dodatkowe z garażu. Oczywiście na wszystkie takie zmiany wyrażamy zgody, także jeżeli ktoś jest zainteresowany budową domu i któryś z naszych projektów mu mniej więcej odpowiada, nie ma żadnego problemu, wyrażamy zgody na takie zmiany jak przesunięcie ścian, przesunięcie otworów okiennych, przesunięcie drzwi, dołożenie ścianki kolankowej, także każdy może dostosować nasz projekt pod swoje potrzeby. Serdecznie zapraszam, link do strony w opisie filmu. Pozdrawiam! Zapraszamy na naszą stronę budowadomusystemgospodarczym.pl.